Klawiatury 60% to już nie nowość w Polsce, a segment rynku. I to dosyć spory. Większość producentów ma w swojej gamie klawiaturki mniejsze od TKL. Do tego segmentu dołączył niedawno również Krux. Przed Wami bezprzewodowy Krux Neo na przełącznika Gateron. $250. Tyle właśnie kosztuje nowa propozycja 60 od Kruxa. Co najlepsze, oparte są na przełącznikach firmy Gateron. Modele, jakie mamy dostępne w gamie, to Blue, Red i Brown. Ale na sam początek zacznijmy może od unboxingu. Krux Neo przychodzi do nas w standardowym dla produktów Kruxa opakowaniu. Z owego opakowania możemy dowiedzieć się podstawowych informacji, chociażby o rodzaju przełączników. Po otwarciu pudełka, pierwsze co rzuca nam się w oczy to biała gąbka. Oczywiście jest w niej schowana klawiatura. Jeśli nie mieliście wcześniej do czynienia z klawiaturami 60%, to Neo może wydać się strasznie mała i lekka. Nie bez powodu, niecałe 30 cm długości, 10 szerokości i 4 wysokości sprawiają, że ta klawiatura zmieści się wszędzie. Waga 580 gramów, jak na bezprzewodowe klawiatury mechaniczne dosyć mało. W sekcji za klawiaturą znajdziemy również narzędzie do wyciągania keycapów i 1,5 metrowy kabel USB-C w oplocie. Sam kabel jest również pozłacany i sztywno siedzi w złączu klawiatury. Poza możliwością połączenia się przez kabel USB mamy jeszcze 3 razy Bluetooth 5.0. Do trybu parowania z nowym urządzeniem przechodzimy przez wciśnięcie FN plus Q do momentu, aż sam klawisz zacznie migać. Chcąc dodać kolejne urządzenie, powtarzamy procedurę dla przycisku W, a następnie E. W przyszłości, jeśli będziemy chcieli szybko przełączać się między urządzeniami, to wystarczy, że klikniemy FN plus Q, W bądź E. Jeśli chodzi o smaczki, jakie znajdziemy w tej klawce, to mamy tutaj oczywiście pełny N-key rollover. Oznacza to, że możemy wcisnąć dowolną ilość przycisków i wszystkie zostaną zarejestrowane przez komputer. Oczywiście dostajemy również blokadę klawisza Windows i oprogramowanie, o którym więcej nieco później. Teraz trochę o budowie klawki. Box klawiatury zrobiony jest z matowego plastiku, który zakrywa klawisze. Duży plus. Obudowa ta nie ma jednak regulacji kąta pochylenia. Jest pochylona na stałe i na dole znajdziemy jedynie 4 gumowe podstawki. Plate klawy wykonany jest z metalu i mimo sporych chęci nie udało mi się jej wygiąć. Jeśli chodzi o keycapy, to są to matowe ABS-y o przyjemnej strukturze. Siedzą one dosyć pewnie na przełącznikach. Te, które służą do skrótów, są również podpisane. Widać więc, że jest to bardzo fajna propozycja na pierwszą 60. Nie musimy uczyć się skrótów na pamięć, wystarczy, że zerkniemy na klawę. W przypadku spacji i innych szerszych klawiszy podtrzymują je czarne stabilizatory, w których znajdziemy dosyć spore ilości smaru. Jak widzicie, jest to klawiatura minimalistyczna do bólu, ale taki minimalizm mi się podoba. W przypadku 60 nie jest tak jak w przypadku TKL. Nie tracimy tutaj przycisków, których fizycznie nie mamy. Dalej możemy z nich korzystać, ale po użyciu skrótów klawiszowych. Teraz na szybko postaram się je omówić w, mam nadzieję, przejrzysty sposób. FN plus Windows blokuje nam przycisk Windowsa. FN plus Enter przełącza tryb Alta i Kontrola w tryb strzałek. FN plus cały górny rząd od 1 do plusa, przyciski funkcyjne od F1 do F12. FN plus Y, print screen. FN plus U, scroll lock. FN plus I, pauza. FN plus H, insert. FN plus J, home. FN plus K, page up. FN plus N, del. FN plus M, end. I FN plus przecinek, page down. Reszta skrótów opiera się o 6 pozostałych przycisków, służą jednak one do obsługi podświetlenia. Skróty omówione, pora na test dźwięku. U mnie konfiguracja ze switchami Gateron Blue. Niesłyszalne są tutaj sprężynki w switchach, duży plus. Jeszcze tak na szybko omówię same oprogramowanie. To co zauważyłem już na starcie, gryzi się ono z oprogramowaniem od Kruxa Ataxa Pro.
Należy więc je odinstalować i wtedy wszystko będzie dobrze. W lewym górnym rogu znajdziemy okienko z profilami. Mamy do wyboru 3. Następnie mamy zakładkę, gdzie możemy wybierać funkcję danego przycisku. Znajdziemy również ustawienia oświetlenia. Możemy wybrać tam 20 predefiniowanych trybów świecenia. Jak wyglądają, pokażę za chwilę. Możemy również zmieniać prędkość trybów, jasność oraz kierunek. Wszystko jest naprawdę przejrzyste. Następną zakładką jest tak zwany Game Mode, w którym możemy zablokować Alt plus Tab, Alt F4 i klawisze Windows. Ostatnią już zakładką są makra. Co to jest, tłumaczyć chyba nie muszę. Soft omówiony? Pora więc na tryby podświetlenia. To, co zauważyłem już na początku zabawy z tą klawiaturą, to fakt, że podświetlenie jest jakieś takie wypłowiałe. Ale cóż, podświetlenie podświetleniem, pora na podsumowanie plusów i minusów. Czy warto kupić tą klawiaturę? Jak najbardziej. Jest to obecnie chyba jedyna tak tania klawiatura 60% Bluetooth i na Gateronach dostępna w Polsce od ręki. Jeśli podobają Wam się takie filmy, to polecam zostawić suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod materiałem. Nie ominą Was przyszłe premiery, a gwarantuję Wam, że w przyszłości będzie więcej takich ciekawych przedmiotów.